Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam. Dzisiaj opowiemy o magnetorelaksacji urządzeniem MIM 2. Tak, MIM 2 to jest to urządzenie, które tutaj Państwo widzą. Nazwa MIM, może Cię zainteresuje, skąd w ogóle nazwa MIM? Tak, interesująca nazwa. MIM to jest miniaturowy impulsator magnetyczny, czyli urządzenie, które emituje w bardzo minimalnym natężeniu pole magnetyczne, stąd jest to magnetorelaksacja. Pole magnetyczne na poziomie pola magnetycznego naszych komórek i obecność tego pola powoduje po prostu relaks w komórkach, czyli te komórki odpręża, detoksykuje, dotlenia, powoduje w ogóle lepsze ukrwienie w organizmie. W jaki sposób używamy MIM 2? MIM 2 wystarczy tak naprawdę załączyć i wybrać zakres 1 albo 2. Który zakres jest od czego jest dokładnie opisany w instrukcji. Czasami używa się tych zakresów naprzemiennie, czasami wybiera się po prostu któryś konkretny zakres i urządzenie po prostu nosi się przy ciele. Jego oddziaływanie to jest mniej więcej 15 cm. Co ciekawe, przenika przez ubranie, przenika przez gips, więc możemy to po pierwsze nosić na przykład w kieszeni spodni, prawda? Czy korzystać z dołączonej do użytkowania, do urządzenia kieszonki na gumce, przewiesić go sobie przez plecy, na przykład, żeby pracował na nerkach, ale przy kontuzjach, kiedy mamy rękę usztywnioną na przykład w gipsie czy w jakiejś ortezie, będzie pracował również i oddziaływał na nasze komórki położone na ortezie czy na gipsie. Rozumiem. Czy możemy używać MIM-a jeszcze w jakiś inny sposób? Tak, poza tym, że możemy oddziaływać na nasze komórki i strukturyzować dzięki magnetorelaksacji, czyli temu minimalnemu polu magnetycznemu wody w naszym organizmie, możemy również strukturyzować, czyli uporządkowywać wewnętrzną strukturę wody, którą będziemy pić. Rozumiem, w jaki sposób takie coś zrobić? Możemy po prostu przyłożyć MIM-a tą strzałeczką. Mamy tutaj strzałeczkę, ustawiamy strzałeczkę do góry, przy kubku z wodą, czy przy szklance, czy przy butelce, zostawiamy mniej więcej na kwadrans i w tym czasie woda zupełnie zmieni swoją strukturę, co będzie się objawiało zmianą smaku, a jeżeli ktoś ma możliwość zmienienia, zbadania sobie pH czy ORP wody, również zaobserwuje różnicę. Mhm. Jak długo powinniśmy trzymać sprzęt obok naczynia z wodą? Tak jak mówiłam, mniej więcej do kwadransu. Dobrze. Czy jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć o tym urządzeniu? Urządzenie możemy praktycznie użytkować 24 godziny na dobę, czyli w ciągu dnia mieć go po prostu na sobie, gdzieś na ciele, w nocy. O, bardzo ciekawe zastosowanie jest w trakcie, kiedy pracujemy na komputerze, możemy go umieścić tutaj na kręgosłupie szyjnym, który ulega największym napięciom, żeby właśnie nie dochodziło do tych napięć. Później od tego boli głowa, czujemy tutaj takie mocne napięcie, prawda? Jest to takie bardzo specyficzne, bo ilość godzin przebywania w szkole czy w pracy, tkwienia wzrokiem przy komputerze. MIM 2 albo rozluźni nam te mięśnie po tym wysiłku, ale jeszcze lepiej nie dopuścić do ich powstania po prostu, trzymając MIM-a profilaktycznie w tym odcinku kręgosłupa, ponieważ on tam będzie mocno poprawiał ukrwienie, dzięki temu nie dojdzie do takich miejscowych zastojów. Mhm. A jak zasilane jest to urządzenie? Urządzenie zasilane jest po prostu najzwyklejszą bateryką 9-woltową, taką najtańszą, węglową, którą kupuje się zwykle w sklepie. Tutaj unikamy wkładania tych drogich alkalicznych baterii, ponieważ one już mają zbyt wysoki prąd i mogłyby uszkodzić urządzenie, więc kupujemy najtańszą bateryjkę i kiedy urządzenie będzie pracować 24 godziny na dobę, powinna taka bateria wystarczyć mniej więcej na miesiąc. No, to dużo czasu. Dokładnie. Tutaj możemy również z tym urządzeniem spać, czyli gdzieś niech sobie leży koło naszego ciała, będzie nie tylko oddziaływał na nasze komórki, ale stworzy również pewne otoczenie, które będzie zapobiegało oddziaływaniu szumów elektromagnetycznych, cieków wodnych i z drugiej strony zrekompensuje w tej chwili dość mocno ustające pole magnetyczne Ziemi. To jest coraz większy problem dla ludzi. Pewno słyszałaś o tym, że pole magnetyczne Ziemi pomalutku zanika.
to kosmonauci w kosmosie niestety bardzo mocno odczuwają brak pola magnetycznego i tam muszą te suplementy pola magnetycznego w postaci na właśnie magnesów być im dostarczane. My na to również, nasze organizmy również odczuwają, że te pole magnetyczne Ziemi jest coraz słabsze, dlatego to urządzenie będzie dobrym takim zastępstwem do tego słabnącego pola magnetycznego Ziemi. Rozumiem. Myślę, że to wszystko na temat. Myślę, że tu jeszcze jedna ważna informacja. Urządzenie MIM-2 jest to polskie urządzenie, które ma 5-letnią gwarancję, więc jest tak stworzone, żeby się nie psuło, działało tak naprawdę bez jakichkolwiek problemów przez bardzo, bardzo wiele lat. Gdybyście Państwo mieli więcej pytań odnośnie użytkowania tego urządzenia, zachęcamy Państwa do kontaktu na nasz numer telefonu, czy po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową. Dziękuję. Dziękujemy.